Cześć Wam. Witam Was serdecznie na moim kanale. Tutaj Józek, SQ9 JJX. Dawno mnie nie było. Przepraszam, ale mam różne inne hobby również. Poza tym, ostatnio jak trwa wojna w Ukrainie, to trochę przestało mi się chcieć słuchać tego pudła, ponieważ tam dużo rosyjskich stacji dalej nadaje, a nie chcę mi się jakoś ich słuchać, co oni tam gadają w ogóle. Więc trochę osiadłem jakby, ale to nie znaczy, że się zatrzymałem. Dzisiaj chciałbym Was zabrać trochę inny świat, ponieważ pomyślałem sobie, że będę ruszał, to ruszę trochę od innego tematu. Na moim kanale pojawi się nowa zakładka, gdzie będą filmy dotyczące fotografii. Swego czasu prosiliście mnie, żebym pokazał Wam również moją ciemnię. Może to kiedyś zrobię, aktualnie tam jeszcze trochę pracuję nad nią, więc jeszcze tam nie możemy wejść. Ale pokażę Wam dzisiaj aparat Pentax ME Super. Pentax ME Super to jest aparat, który jest lepszy od Pentaxa ME. Ten jest mój tak naprawdę. Ten jest mój Pentax ME. Natomiast ten jest Dawida Rycombla z kanału Pinholowe. Nie wiem, czy kojarzycie ten kanał. Dawid zajmuje się fotografią otworkową. Kiedyś na jednym z jego kanałów widziałem, jak właśnie opowiadał o tym Pentaxie i on się akurat mu zepsuł, zacięła mu się migawka. To jest ten Pentax, który w jednym z tych filmów tak zjeżdża ze stołu. Właśnie ten egzemplarz. Teraz już działa ponownie, więc nie rób tego, Dawid, ponownie. Działa bardzo dobrze, zobaczycie za chwilę. Ale zanim zaczął działać, to przeszedłem pewną ścieżkę, którą Wam pokażę. Nie będę Wam pokazał, jak go naprawiałem, ponieważ to jest akurat trochę nudne. Możecie uważać, że ten film w ogóle jest nudny, nie wiem, ponieważ nie dotyczy krótkofalarstwa. Natomiast chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można wykorzystać to, że się jest inżynierem. Do nakręcenia tego odcinka tak naprawdę zmobilizował mnie mój student, z którym rozmawiałem ostatnio i tak zauważyłem, że on tak naprawdę chyba nie czuje tego, że fajnie być inżynierem. Jest inżynierem już, ale tak naprawdę no, mi się wydaje, że powinien trochę bardziej jakby z siebie dać więcej, żeby być tym inżynierem. Będąc inżynierem, możemy rozwiązywać różnego typu problemy. No więc zobaczycie za chwilę. Na moim kanale pojawi się taka zakładka, gdzie będą te filmy fotograficzne, ale to będzie zupełnie inne podejście do fotografii niż... Tam nie będzie dużo filmów, tam może się pojawić kilka, ponieważ kanałów dotyczących fotografii jest bardzo dużo. Ja na przykład bardzo lubię oglądać kanały dotyczące fotografii. Jednym z moich ulubionych, właściwie najbardziej ulubionych, jest kanał Fotografia jest fajna. Kolejnym takim ciekawym kanałem jest kanał Analog Fotopasja, który również jest bardzo ciekawy. Tam Przemek pokazuje stare aparaty, robi nimi zdjęcia, potem wywołuje te negatywy i pokazuje, co mu tam wyszło. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, o kanale Pinholowe dotyczącym solarigrafii oraz fotografii otworkowej. Ten kanał również jest bardzo ciekawy i zachęcam Was, żebyście zobaczyli na te kanały, ponieważ one są bardzo ciekawe. Dobra, już nie będę owijał bawełnę. Pokażę Wam, jak mierzę czasy migawki w tym aparacie, ponieważ to było bardzo istotne, żeby sprawdzić. No nie w tym właśnie, bo to jest mój. W tym aparacie, ponieważ to było bardzo istotne, żeby uruchomić go i zobaczyć, czy on faktycznie działa tak, jak trzeba. Przewagą tego aparatu Pentax ME Super nad tym aparatem, który ja posiadam, czyli ME, jest to, że w tym ME Super dodatkowo jest jeszcze funkcja manualnych czasów. Możemy te czasy manualnie ustawiać. Dzięki temu mogę sobie tu ustawić ten czas ręcznie i zbadać go. Ja tak naprawdę chciałem to zrobić już wcześniej, tylko w tym Pentaxie ME niestety on jest taki trochę półautomatyczny. Dobiera sobie czas do ustawionej przysłony. No i w ten sposób, jak nie ma obiektywu, to ciężko wymusić na nim ten czas, który nas interesuje. W przypadku Pentaxa ME Super jest to możliwe, dlatego pokażę Wam, w jaki sposób ja sprawdzam aparaty, w jaki sposób mierzę ich migawki, żeby być pewnym, że zdjęcia, które robię, są dobre. Nie będę owijał bawełnę. Zaczynamy. Czasy zadziałania migawki są bardzo krótkie. Czas naświetlania filmu zawiera się w granicach od... To są jakieś milisekundy, więc musimy zbadać tą prędkość działania migawki. To będą czasy tego rzędu. Żeby to zrobić, zbudowałem urządzenie, w którym tu widzimy laser, czy właśnie taki diodę laserową, która wysyła tutaj sygnał świetny, przebiega tutaj promień światła.
trafia do fotokomórki i następnie sygnał z fotokomórki dostarczony jest do oscyloskopu i na oscyloskopie będziemy widzieli, co się dzieje w tym aparacie. Dla przykładu weźmy sobie jakiś czas, na przykład czas 60, czyli 1,6 sekundy. Ustawię sobie tutaj, muszę sobie tutaj ustawiać w ten sposób, nie, że 60. Muszę zobaczyć po prostu do środka, do wizjera, co tam aparat mi pokazuje. Zawsze chciałem zrobić to doświadczenie, tylko że mój Pentax ME nie ma takiej możliwości, żeby regulować ten czas ręcznie. Można zrobić to tylko z preselekcją przysłony, tak? On sobie sam dobiera czas. Natomiast tutaj mogę sobie robić takie rzeczy i dlatego ten aparat Dawidowi naprawiłem, bo chciałem sobie tak naprawdę nim pobawić. Spróbujmy. 1,6 sekundy. O, widzimy, zobaczcie, jaki piękny przebieg. Tutaj widzimy. Dioda nie świeci. Fotokomórka nie widzi diody. W momencie, kiedy otwiera się migawka, to zaczyna działać. Fotodioda widzi diodę, widzi światło lasera, więc ma stan niski i potem wraca z powrotem do góry. Nas interesuje ten czas otwarcia. To jest średni czas otwarcia migawki, czyli pierwsza kurtynka odsłania nam diodę, film jest naświetlany, a druga po pewnym czasie zamyka tą migawkę. Nas interesuje ten czas. Zobaczmy, jaki to jest czas. Kursory. I zobaczmy tutaj. O. Tutaj zaczyna się coś dziać, czyli otwiera się pierwsza kurtynka, druga się zamyka. I czas mamy tutaj 16,60 setnych milisekundy. 16,6 milisekundy. Natomiast 1,6 sekundy czas otwarcia migawki powinien wynosić 16,7. No więc to jest bardzo podobny czas, praktycznie jednakowy. Tak naprawdę możecie sobie wyliczyć to w domu. Ten czas zadziałania, ten prawdziwy czas zadziałania migawki w tym aparacie będzie wynosił 1 sekundę podzielić przez czas zmierzony, czyli ten, który tutaj mamy 16,6, czyli 1 sekunda, czyli 1000 milisekund podzielić przez 16,6, wyjdzie nam wtedy czas zadziałania. Zmienię sobie tutaj na 250, czas 250. 1,250 sekundy, czyli czas naświetlania filmu powinien wynosić 4 milisekundy. Wtedy będziemy mieli czas 1,250 sekundy. Zobaczmy tutaj, uwaga. Zobaczcie, on jest, skrócił się nam czas, elegancko widać, wyraźnie. Powinienem zmienić tak naprawdę podstawę czasu, wtedy będziemy mieli dokładniejszy pomiar. To jeszcze raz to zrobimy. No i teraz znowu robimy ten sam pomiar, czyli mierzymy od miejsca, gdzie zaczyna się coś dziać, do momentu, aż zaczyna działać druga kurtynka i przymyka nam migawkę. 3,88 milisekundy. Natomiast czas 250 powinien mieć czas otwarcia migawki 4 milisekundy, więc elegancko, pięknie trzyma czasy ten aparat, zobaczcie. No to zobaczmy jeszcze. Czas 1000. To urządzenie, które zbudowałem, niestety ono nie nadaje się do takich dobrych aparatów. To się sprawdza w zenitach, ale tutaj są czasy bardzo szybkie. W porównaniu do zenita oczywiście. W zenicie poza tym migawka ma przebieg poziomy, a tutaj migawka ma przebieg pionowy. O, zobaczmy. Ten czas tutaj już nie będzie tak dokładnie zmierzony. Zaczyna się coś dziać, a tutaj przestaje, trudno powiedzieć. No to jest mniej więcej koło 1 milisekundy, nie? 800, 900. Tutaj macie to delta, który możemy sobie zobaczyć. Delta. Muszę zbudować jakieś szybsze urządzenie, ponieważ ten aparat tutaj pokonał mój super sprzęt. Dla czasu 1000 sekundy, no to jest prosto sobie wyrachować, to będzie 1 milisekunda, więc ten czas jest tutaj bliski. Tak naprawdę tolerancja naświetlania filmu jest dość duża, więc tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy to jest 860 mikrosekund, czy 1 milisekunda.
Uważasz, żeby te czasy nie były na przykład dwukrotnie inne, nie? Na przykład dwa razy większe, bądź dwa razy krótsze, bo wtedy to nie będzie działać. Dobrze, czyli aparat działa, możemy go teraz wziąć, przestrzelić i zobaczymy, jakie robi zdjęcia. Jestem na polu. Jak widzicie, ładna pogoda, ptaszki ćwierkają. Postanowiłem przestrzelić ten aparat. Załadowałem mu film Fomapan 100, kilkanaście centymetrów, żeby zrobić kilka klatek takich próbnych. Potem wrzucimy to do koreksu, wywołamy i zobaczymy, czy fajnie robi zdjęcia. Bo jego migawkę mam już przebadaną. Tutaj mam taką planszę, na której sobie zanotowałem model aparatu oraz jego numer seryjny, żeby mi się potem nie pomyliły w koreksie te filmy. No może to nie ma takiego znaczenia praktycznego, ale czasami jak się woła tych filmów kilka, to można sobie potem pomylić, nie? Który jest z którego. A ja czasami tak robię, że robię kilka takich akcji, no i wtedy nie wiem, który film jest z którego aparatu. No więc wyceluję sobie tutaj i robię zdjęcie. Aparat mi tu podpowiada, że czas 500 użyje na przysłonie 4, akurat 4. Przysłona 4, czas 500. Jeszcze może coś powiem o obiektywie. To jest Auto Chinon 1 do 1,9, 50. No to ok. Celuję. Pentax ma taki fajny pryzmat. Do ustawienia ostrości mi się to bardzo podoba. Szkoda, że w cyfrówkach takich nie ma. Naciągam sobie. Zobaczcie, jak on fajnie słychać, co tam się dzieje w środku, nie? Jeszcze raz. Okej. Okay. To może zrobimy teraz takie zdjęcie tu. O. Naciągam. Tu trzeba patrzeć na tą rolkę, czy ona się kręci. Na tą. Jeżeli ona się obraca, to znaczy, że film się nawija. Tutaj jest, z drugiej strony jest takie okienko, w którym też widać, czy film się faktycznie nawija, a jak zwijamy, czy się odwija z powrotem. Czasami jak się nie zaczepi z tej strony, no to możemy zrobić kilkanaście zdjęć i nic się nie stanie. Ja ostatnio tak robiłem zdjęcia. Kiedyś zwinąłem sobie film, tutaj go zostawiłem i potem sprawdziłem sobie, czy jest film, więc się okazało, że pewien opór tu stawiał. Robiłem zdjęcia, ale nie zwróciłem uwagi na tą rolkę i kładłem się na boisku. Robię zdjęcia, a potem się okazało, że niepotrzebnie. Okej, celujemy. W tą stronę akurat czas 250 pokazuje. Ale oczywiście zmieniając przysłonę, mogę sobie tutaj regulować głębię ostrości. Niestety w tym aparacie, jak i w tych pozostałych Pentaxach serii MG nie ma podglądu głębi ostrości. To jest akurat jego wada. Nawet w Zenicie jest podgląd głębi ostrości, natomiast tu nie ma. Ale jak przez przejściówkę tu odłączy się na przykład obiektyw, na przykład jakiś obiektyw M42 i zablokuje się mu sterowanie przysłoną, to wtedy to zaczyna działać. No i jest elegancko. Dobra, wracamy do radioszoku. Dobrze, chciałbym, żebyśmy teraz przejrzeli ten negatyw, ponieważ chciałbym Wam pokazać kilka ciekawych rzeczy. Między innymi, dlaczego warto jest przestrzelić taki aparat na negatywie. Pomimo tego, że sprawdziłem te czasy migawki, to zobaczcie, tu się pojawił problem. O, tu jakieś odbicia są, przepraszam, ale to ja to muszę sobie tak filmować, więc zobaczcie, to jest to zdjęcie, które tam robiłem filmującemu aparatowi. Widać je wyraźnie, widać go wyraźnie, jak sobie tam stoi. Zobaczcie, jak ładnie mierzy światło aparat. Tu jest jakaś skarpa. To wygląda jak, prawie jak pozytyw, nie? Chociaż jest negatywem. Zobaczcie, tu jest niepokojąca rzecz. O, tu jest taka szczelina pomiędzy dwoma klatkami, a tu jest taka. I ja zauważyłem to, robiąc zdjęcia, że coś jest nie tak, ponieważ zdarzały się takie sytuacje. Tu jest znowu plansza, która świadczy o tym, że to jest z tego aparatu film. O, zobaczcie, tu byłem nawet na wycieczce w Krakowie, bo akurat przechodziłem tamtędy, więc pomyślałem sobie, że zrobię kilka ciekawych zdjęć. Wypróbuję go i zobaczmy, tu znowu jest taka szczelina. Tu jest większa.
A tu jest taka malutka. I coś jest nie tak w takim razie. O, to jestem ja, zobaczcie, sam sobie robię zdjęcie nawet. Tu jest parking, to już jest teren Akademii Górniczo-Hutniczej. I jedziemy dalej i zobaczmy tu na końcu. Tu są jakieś zdjęcia roślin. Tu na końcu, oj, coś tam się dzieje. Tu na końcu, zobaczmy, jest niestety niepokojąca rzecz. Doszedłem do końca filmu i klatki mi się zaczęły nakładać jedna na drugą. Aparat nie dał mi znać, że jest koniec filmu. Nie wyczułem tego po prostu. Cały czas nawijałem sobie nowe, naciągałem sobie migawkę, robię zdjęcia i jedno na drugim strzelałem. Zobaczcie, tu jest czarno wręcz. Tu jest kilka zdjęć jeszcze po kolei. Coś wtedy tak mnie tknęło, że coś musi być nie tak jednak. No więc na początku było ok, a potem następnie okazało się, że jednak są problemy. No więc tak to wygląda. I jak widzieliście na poprzednim negatywie, niestety okazało się, że są problemy z przewijaniem filmu, dlatego postanowiłem zajrzeć do aparatu. Znalazłem ten błąd, o którym za chwilę mówiłem. I postanowiłem przestrzelić film, aparat na jeszcze jednym filmie, ale to już jest taki film, starodawny film, taka błona Orto do robienia mikrofilmów, do mikrofilmowania dokumentów na przykład. Ona jest bardzo stara, ona ma tyle lat co ja. A ja wykorzystuję do takich właśnie celów, jak szkoda mi czasami wrzucić film do aparatu, to on był strasznie tani, bo jest przeterminowany przynajmniej ze 40 lat. Ale widać, że coś tutaj można na nim zauważyć. Między innymi nas interesują te przestrzenie pomiędzy klatkami, które są teraz równe. Zobaczcie, elegancko widać, że wszystko jest w porządku. Tu może tego nie widać, ale na początku tu widać, o. Tu widać, jest taka przestrzeń pomiędzy klatkami, tu jest taka sama. I tu jest też taka sama. I tu jest również taka sama. No więc aparat zaczął działać tak jak trzeba. I wiemy, migawka działa poprawnie. Naciąg filmu, przesuw filmu też działa poprawnie. Aparat jest sprawny. Gotowe. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym filmem. Nie dotyczył on krótkofalarstwa, ale tak naprawdę mi się wydaje, że był trochę ciekawy nawet może. Dla mnie na przykład zajmowanie się tylko jednym hobby jest nudne. Więc zajmuję się różnymi rzeczami. No więc mam nadzieję, że Was to nie zanudziło. Jeżeli chcecie zobaczyć tak naprawdę, jak działa taka migawka, to lepiej zajrzeć gdzieś na jakiś kanał, gdzie pokazują to fachowcy. Na przykład Slow Mo Guys kiedyś zrobili taki fajny film, w którym pokazane było, jak ta migawka działa, kiedy jedna kurtynka opada, a druga się zamyka po jakimś czasie. Ale przy bardzo krótkich czasach, takich jak tutaj widzieliście, tak naprawdę jedna kurtynka jak zaczyna opadać, to druga już ją goni i robi taką tylko małą szczelinkę, przez którą naświetlany jest film. Zresztą ja zrobiłem takie zdjęcie, zaraz wam pokażę, gdzie widać właśnie tą szczelinę, ale niestety musiałem bardzo dużo zdjęć zrobić, żeby w ogóle uzyskać ten efekt. Tam pokazane jest to, jak to się dzieje na filmie. Mają bardzo szybkie kamery, które robią kilka tysięcy, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy zdjęć na sekundę i to wtedy jest możliwe do zobaczenia. Natomiast zachęcam Was również do zobaczenia pierwszej barburki, jaka powstała w wyniku działalności tego mojego kanału. Nie moją, nie, mo nie mojej barburki. Zbudował ją Sławek, pokazał ją w filmie na YouTube i jestem z niego bardzo dumny. Jestem dumny z innych osób oczywiście, które też próbują uruchomić barburkę, ale Sławkowi się to już udało, zbudował, pokazał jak to działa i zobaczcie zresztą sami. Na końcu tego filmu zamieszczę Wam po prostu odnośnik do tego filmu, zobaczcie. Więc wytrzymajcie do końca, bo tam na końcu, gdzie są te propozycje, to tam właśnie ten film będzie. Zamieszczę też link na dole w opisie. Linki ogólnie do tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, zamieszczę w opisie na dole. Trzymajcie się. Ciepło 73 i do zobaczenia już niedługo.